Największe średnie miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, czyli w firmie, która zatrudnia ponad 9 pracowników, w marcu 2023 roku największe było w Krakowie, bo wynosiło 10 051 zł. Na drugim miejscu znalazł się Gdańsk z wynikiem 9 645 zł i na trzecim miejscu Warszawa z wynikiem 9 490 zł. A tu reszta z pierwszej dziesiątki. Po 3 miesiącach od trzęsień ziemi w Syrii spod gruzu wyciągnięto żywego mężczyznę. Mężczyzna jest bardzo wychudzony, na ten moment nie wiadomo, jak udało mu się przeżyć 3 miesiące pod gruzami. Na pewnej grupie facebookowej pani pochwaliła się, że uruchomiła rekuperację w domu. W komentarzach pod tym postem inni użytkownicy prosili o namiary do malarza. Donald Tusk nazwał premiera Mateusza Morawieckiego bambikiem. Dobra, kto tu mądry? Jak to teraz wyjąć? Jakieś rady? Pracodawcy alarmują, na rynku brakuje wysoko wykwalifikowanych, nisko opłacanych pracowników.